Chciałbym jasno i wyraźnie powiedzieć, że jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zrezygnuję w Kancelarii Prezydenta z etatu kapelana prezydenta i kustosza kaplic prezydenckich. Ten etat zostanie zamieniony na etat pracownika socjalnego, który będzie pomagał rozwiązywać realne problemy ludzi zgłaszających się o pomoc do prezydenta Rzeczpospolitej. Będzie kierował do naszych prawników, do naszych specjalistów od udzielania pomocy psychologicznej, do tych wszystkich, którzy będą umieli tej kompetentnie pomoc wyświadczyć. Niech dzieje się realne dobro. Ja jako prezydent Rzeczpospolitej mogę spokojnie przejść się do kościoła seminaryjnego, który jest dokładnie 5 metrów od Pałacu Prezydenckiego, aby uczestniczyć we mszy, albo jeżeli będę miał taką potrzebę, zwrócić się po prostu do lokalnej parafii o możliwość uczestniczenia ja z rodziną w uroczystościach religijnych, jeśli będzie taka potrzeba. Prezydent to nie monarcha, żeby miał mieć swoich kapelanów. Prezydent to normalny człowiek, który jeżeli potrzebuje się pomodlić, to wie co zrobić, bo wiedział to przez 43 lata swojego świadomego życia jako obywatel i katolik.